Jesteśmy chyba największym producentem energii zielonej w Polsce, ale mocno rozszerzamy to o centralną Europę. Jesteśmy obecni bardzo silnie na Ukrainie i myślę, że ta dyskusja, która mam nadzieję przerodzi się za chwilę w fakty, które będą owocowały następnymi połączeniami, przede wszystkim połączenie wszystkich systemów energetycznych w Europie w jeden system energetyczny, tak jak mamy w Stanach Zjednoczonych. I wówczas energia, mam nadzieję, że ceny energii obniżą się co najmniej o 50%. My musimy myśleć o dzieciach, wnukach i co będzie później. To nie jest rzeczą najważniejszą, że na dzisiaj będziemy mieli troszeczkę tańszą energię, ale to wcale nie znaczy, że na przykład trzeba zrezygnować z polskiego węgla, bo to tylko jest kwestia właściwego miksu i to jest kwestia włączenia naszego systemu energetycznego w system energetyczny Europy, bo jeżeli weźmiemy węgiel i podobne źródła i policzymy to w kategoriach europejskich, to znaczy w całym rynku europejskim, to zupełnie inaczej wychodzi. Nie można mieć 28 polityk energetycznych i liczyć to na 28 krajów. Europa jest wspólna, mówi, że jest wspólna, w związku z tym powinna być wspólna. W związku z tym ta ilość energii, na przykład pochodzącej z węgla, powinna być liczona w kategoriach, biorąc za podstawę cały system europejski. I wtedy to zupełnie będzie inaczej wyglądało. Jak porównamy Chiny, porównamy Stany, ta zielona energia jest prawie identyczny, udział jej jest jak w Europie. W związku z tym właściwie spójrzmy na energetykę europejską, a te problemy w 90% zostaną rozwiązane. A czy jest Pan zainteresowany inwestycjami w energię atomową? Tak. W Polsce czy w innych krajach? Odpowiem w terminie późniejszym.